Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze. Jest super, więc ruszamy. Dobra, baja. Powiedz mi, choinka ubrana? No wiesz co, my mamy w tym roku takie małe choineczki w różnych miejscach. Tak? Zawsze było tak, że mieliśmy taką tradycję od dziecka, że była taka choinka po sam sufit i gwiazda na czubku, pełno bombek, jakiś ozdób. Zawsze to była taka tradycja, jak byłem dzieciakiem, że stroiłem tą choinkę z rodzicami, było zawsze mnóstwo prezentów. No ale jestem już duży i Mikołaj mi teraz nie przynosi już prezentów. Ty jesteś pomocnikiem Mikołaja, widzę, elfem. Tak, no, dzisiaj tak. Jest. Ale choinki już nie ma takiej dużej, bo jest niepotrzebna, bo tyle prezentów już no nie ma i pod taką małą się mieści. Przygotowane prezenty są dla wszystkich? No nie wiem, co tam dla mnie, czy Mikołaj coś przygotował na ten rok. Nie wiem, czy byłem na wystarczająco grzeczny. Myślisz, że rózgę dostaniesz? Kto wie, kto wie. Ale no dla rodziców coś tam już przygotowane, także. Lubisz własnoręcznie robić prezenty, czy jednak kupujesz? Wiesz co, na ogół gdzieś tam rodzinie kupowałem różne rzeczy, pamiętam, ale jak no byłem w relacji, wiesz, miałem swoją dziewczynę i tak dalej, to wtedy zazwyczaj, zawsze chyba starałem się jakby coś od serca dać. Albo ułożyłem piosenkę kiedyś raz, którą naprawdę jest, no uwielbiam tę piosenkę, albo napisałem na przykład raz, pisałem przez chyba 150 dni codziennie w takim dzienniczku, jedną rzecz, za którą kocham tą dziewczynę i po prostu taką krótki opis takiego tego dnia w trzech zdaniach, że tego dnia się to wydarzyło. I później wiesz, z tego pół roku praktycznie ułożyło się taka piękna historia. No to widzę, że pomysły masz kreatywne bardzo. No zdarzało się, ale w te święta jedyne co, no to wiesz, lusterko. Może przyszły rok przyniesie coś, wiesz, nowego. Może tak, no. Mówisz, że spędzasz rodzinnie święta, to utrzymujecie te tradycje rodzinne? I tak, i nie, w sensie utrzymujemy i chcielibyśmy utrzymywać w tym roku, ale są bardzo duże ograniczenia i ze względu na taką no, troskę o najstarszych w mojej rodzinie po prostu nie idziemy na Wigilię do dziadków od strony mamy i od strony tatu, od strony taty. Przerwało. Że mogą zachorować, że coś się może wydarzyć. Dlatego tak jest, no, ale spotykamy się po innymi osobami, które gdzieś tam, wiesz, no inaczej troszeczkę mogą to znieść, także z moimi wujkami się widzimy i z moimi rodzice, ja z moim kuzynem, nie? Taka młodsza część społeczeństwa, o, nasza rodzina. Zawsze na stole pojawia się 12 potraw? Babcie o to dbają. Pamiętam, że zawsze jest i liczę. Kiedyś jak byłem mały, to liczyłem. Teraz już nie liczyłem, ale dużo zawsze. Ich wszystkich musiałem spróbować. Babcia mówiła, a spróbowałeś tej kapustki, a spróbowałeś rybki, a spróbowałeś tej rybki. I zawsze, zawsze. Kompot z suszu lubisz, czy nie? Oj, nigdy nie lubiłem, powiem ci. Ale jakoś teraz chyba się przekonałem. Chociaż jedna i druga babcia robi zawsze kompot z suszu. Tylko jeden jest taki bardziej dymny, a jeden jest taki bardziej owocowy, taki bardziej miękki, miękki ma ten smak. I ten dym do tej pory jeszcze mnie tak gryzie, że z czasem to już tak krzywie się. Ale mówię, babcia, się pytamy, dobry, dobry. No tak, przykrości nie można sprawić. Dokładnie. A twoja ulubiona potrawa? Tutaj pytanie od twojej fanki. Moja ulubiona potrawa? Kurczę, lubię bardzo rybę, szczególnie, że dziadzio sobie ma taki staw hodowlany, sobie swój zrobił i wyławia tam swoje rybki, także przed świętami zawsze jakaś rybka ładnie jest tam wyłowiona i przyrządzona przez moją babcię, która perfekcyjnie gotuje, więc ta rybka chyba jest taka, no, taka sztandarowa. Przygotowane wszystkie potrawy sami robicie, czy w tym roku z powodu lockdownu wspieracie polską gastronomię? Wiesz, kurczę, nie orientowałem się w sumie, bo dziś na przykład moja mama pojechała do cioci i razem się tam, wiadomo, stawiałem sobie pewnie jakieś winko, kieliszeczek i lepią pierożki, robią różne rzeczy i sobie różne pogaduszki strzelają. Na przykład mój tata ze mną został akurat teraz w domu, oni robią, ale może coś na święte, na pierwsze święto mi się uda zrobić, więc w dużej mierze na pewno robią same, nie wiem, czy coś będzie kupione. Ja ostatnio zrobiłem fajny rosół, wyszedł mi pierwszy raz w życiu taki dobry, także może na pierwsze święto się podejmę tego. No widzisz, coś chyba. Postołowych i tak dalej, fajnie, no. No to może zaszkodzisz swoją rodzinkę swoim rosołem. Może, mówisz, może. Że wróciłeś dzisiaj z siłowni. Masz siłę jeszcze na siłownię przed świętami? No mam.
No w ogóle ostatnio, znaczy to było tak, że na Love Island mieliśmy bardzo mało ciężarów i no ciężko było zrobić taki mega solidny trening, ale może wiesz, chłopaki niektórzy naprawdę robili, a ja jednak gdzieś tam też trochę się pobyciłem, więc jak wróciłem, to wszyscy mówią, chodź, opowiedz nam jak tam było, no i wiadomo, jakiś tam drineczek i tak dalej, więc gdzieś tam z tą formą poszybowałem w tą odległą stronę i mówię, jeszcze święta, to już w ogóle będzie gwóźdź do trumny. No ale wziąłem się teraz przed świętami i już mówię, nie, już koniec, koniec. Postanowienia noworoczne trzeba wdrożyć wcześniej. Na święta będzie taki cheat day, że sobie pozwolisz? Wiesz co, no na świętach będzie samo zdrowe jedzenie, a jako tako ja mam taki metabolizm i jak ćwiczę jeszcze w Wigilię, jutro rano pewnie pójdę sobie na trening, bo mamy tutaj otwartą siłownię, więc myślę, żeby od rana strzelić i wtedy zawsze sobie mówię, że pójdzie w bicka. No i mam taki metabolizm, że mogę jeść. Wiesz, mogę jeść i dużo, bo ja mam zapotrzebowanie 3-3,5 tysiąca kalorii, jak trenuję, więc to i tak jakby nie robi mi tej różnicy. Rano sobie zjem lajtowe śniadanie po prostu. A później na siłownię, a później to dołożysz kalorii. Tutaj pytanie jest od fanki, prezent przed kolacją wigilijną czy po? Wolisz dawać czy dostawać prezenty? Wiesz co, zawsze wolałem dostawać, jak byłem dzieckiem. I to było takie w sumie oczywiste, bo ja sam nawet nie dawałem za bardzo prezentów, po prostu jakiegoś rysunku czasem czy coś. Albo zagrałem na, kiedyś pamiętam, próbowałem już grać delikatnie gdzieś na jakichś cymbałkach czy na jakichś instrumentach. A no i te prezenty zawsze były po kolacji. Zawsze trzeba było zjeść wszystkie potrawy. Później mówili, żebyśmy poszli wypatrywać pierwsze gwiazdki z moim młodszym kuzynem. No i staliśmy przy tym oknie, tak patrzyliśmy. I w tym momencie ktoś się przebierał za Mikołaja i było łup, łup, łup. A no, prezenty. Także zawsze po kolacji. No i później z biegiem czasu, rzeczywiście jak już byłem dorosły, to zacząłem lubić dawać prezenty. Szczególnie te właśnie takie od serca zrobione. Napisałem tą piosenkę, to się tak jarałem już 2 tygodnie wcześniej, kiedy go dam i tak dalej, nie? A powiedz mi, był jakiś taki prezent nietrafiony? Prezent nietrafiony? Kurczę, nie wiem, chyba nie. Chyba w sumie nie. Chociaż raz komuś dałem taki przyrząd do ćwiczeń, do brzuszków, taką fajną, taki, nie wiem jak to ci opisać. No ale robisz tego, trzymasz, to jest takie fajne pomoc, nie? No i niestety nigdy nie zostało użyte, nigdy tego nie widziałem, żeby używano, więc cholera, to był chyba nieudany. Nie zawsze się trafi. Gust. Dobra, zobacz, zobaczę ile... Coś nas trzymało. Mam nadzieję, że za chwilę połączymy się ponownie z Rafałem. Halo, halo. Wiesz co, po prostu zrobiłem do ładowarki i usiadłem sobie przy kontakcie. Okej, dobra. Nie ma problemu. Załatwiona sprawa. Baja, no. Plany na Sylwestra już masz, Rafał? Na razie. No i dawaj następne pytanka. Czy plany na Sylwestra masz? A plan na Sylwestra? No z tymi planami to teraz miałem... O, coś przerwało. Halo, halo. Mam nadzieję, że za chwilę się połączymy. Cały czas możecie zadawać Rafałowi pytania. Postaram się je zadać, a Rafał chętnie na pewno na to odpowie. Za chwilę mam nadzieję, że połączymy się ponownie z Rafałem. I utraciliśmy połączenie, więc połączymy się jeszcze raz z Rafałem. Mam nadzieję, że wszystko się uda. I za chwilę Rafał dla was zaśpiewa kolędę. Halo, halo. Wiesz co, wróciłem do tamtego telefonu, bo tamten padł. Przepraszam cię, że tak wyszło z tymi telefonami, ale w ogóle nie spojrzałem na procent baterii. Zazwyczaj mam naładowany telefon i tak wyszło, jak wyszło. Okej, okay. Tylko mam teraz telefon. No właśnie, i właśnie to jest ten problem. Co z tym zrobić? Poczekaj, postaram się założyć słuchawki, żeby może się uda nam załatwić tą sprawę. Może, także jeszcze raz przepraszam cię, widzisz, też jest gorsza jakość i tak dalej. Nie ma problemu, więc za sekundę wrócę, dobra? Wezmę tylko słuchawki. To ja wam odpowiem. Co nieco może. Co sądzisz o obostrzeniach związanych z Sylwestrem? No niestety jest to wielkie utrudnienie i gdzieś tam, no niby w trosce o starsze osoby powinniśmy tak dbać, no i o zdrowie. Aczkolwiek no obostrzenia są surowe jednak, no nie każdy się z nimi zgadza, tak?
gdzieś tam. Moje plany na Sylwestra też legły w gruzach poprzez te obostrzenia i miałem spędzić się w takim domku pod Warszawą. W domku pod Warszawą ze znajomymi. Mieliśmy wynająć cały dom, było tam parę tam sypialni i tak dalej, i tak dalej. No ale jak wiadomo, wszystko legło w gruzach. No i co? I teraz w sumie sam nie wiem, jak to jeszcze będzie wyglądać. Z nikim nie jestem umówiony, nigdzie nie jestem zaproszony. Gdzieś tam znajomi kombinują, bo każdemu się to posypało tak nagle, że nie wiadomo. Więc teraz myślę, że w domu spędzisz, tak? Być może w domu, może z jakąś najbliższą osobą, po prostu się umówię, z jakimś przyjacielem. Usiądziemy sobie bodajże w dwójkę, na przykład w trójkę z przyjaciółmi. Pamiętaj, żeby przed 19. No właśnie, może byleby przed 19. Mój znajomy się ogłosił, że ponoć gdzieś tam jego rodzice wyjadą i może akurat do niego się przejdę, ale no nie wiadomo. Tutaj czytam, że są problemy techniczne. Nie wiem czemu. Może ty masz słuchawki, Rafał, więc uda się połączyć jakoś. A że dobrze, mnie ponoć dobrze słychać, tak? A was tak, dalej tak, cały czas jest echo. Nie wiem dlaczego. Wcześniej z Marietą miałem rozmowę i wszystko w porządku było. Kurczę, no widzisz jak jest, no. Oj, także widzisz, rozdówki są, lampeczki. Nie no, wystrojane tam bardzo ładnie. Ładnie tutaj stroić, jak takie drobne rzeczy gdzieś tam. No, tutaj ładnie wszystko właśnie. Srebrne bombki. Kameralnie. Bardzo ładnie. Próbuję ten drugi telefonik włączyć, ale widzę, że on jest po prostu dobity na zero przez live'a. A masz możliwość podłączyć słuchawki do tego telefonu? No właśnie, zepsuły się. Ale my mamy, co? No, wszystko. To nie wiem. Może połączymy się jeszcze raz. Jeśli cały czas będzie. Nie, wiesz, co to jest wina na pewno tego telefonu, kurczę. Jak trzy razy już chyba z niego próbujemy i za każdym razem na tym jest echo, na tym drugim nie było. No właśnie. Więc nie wiem czemu. No chyba, że jak mnie dobrze słychać, to po prostu będę coś nawijać i już. Więc możesz teraz śpiewać. Kolędy. W tym czasie się naładuje drugi telefon. A w tym czasie się naładuje. Tak jest, dokładnie. Zobaczymy, czy on w ogóle coś spyknie. No. Więc jeśli jesteś w gotowości, możesz śpiewać. Zapraszam. Próbuję go włączyć. Dobra. No i co tam? Dobra, wjeżdżam. Co do pioseneczek? No to wiesz co, jest taka nutka, która, bez której świąt nigdy nie ma i nie będzie, mimo iż do końca nie jest kolędą, ale tak przed chwilą sobie zerknąłem na akordy i tak naprawdę dosłownie przed live'ikiem wpadłem na pomysł i mówię, ona musi być. To zapraszam. Sezonację. Już mam. Już wiesz co to? Zgadnij. O, jeszcze nie. Ciężko. Last Christmas, I gave you my heart. It's the very next day, you get it away. This year, to save me from this, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from this, I give it to someone special. Oh. No, wielkie brawa. Bardzo. Super, ekstra. No, lubię tę nutkę, mimo że zawsze leci tak jak Kevin co święta, to szczerze właśnie, to jest jedna z tradycji takich w mojej rodzinie, że naprawdę często zawsze chyba oglądamy Kevina, zawsze włączamy Kevina przy wigilijnym stole, gdzieś tam sobie siedzimy, a w tle w telewizorze tak po cichu sobie gra Kevin, także zawsze się oglądamy. No właśnie, Kevin. Last Christmas to jest. Kevin jest kozak. I co, dobra, z takich kolęd, które gdzieś tam no, lubię sobie ponucić pod nosem w święta i dają mi taki naprawdę klimat, że wtedy rzeczywiście to serduszko aż tak się ściska i mówisz, cholera, jest ta Wigilia, ale jest tak cudownie, jest miło. No to jednak Cicha Noc jest taką moją chyba
tak bardzo spokojną, ale jedną z takich najulubieńszych, tak, kolem bym tak mógł rzec. Tutaj tak, fanka, że... widzę, że tutaj trafiła. Fanka widzę, że trafiła. Słucham? Tutaj fanka trafiła, tutaj fanka trafiła w cichą noc. O, cichą noc dajesz, jest. Paulina Emka. O, proszę, pozdrawiam. Znam tą koleżankę. Także ładnie. No ładnie trafiła. No to Paulinka, z dedykacją. Tylko musimy teraz zobaczyć sobie tonację ładnie, jak to by tutaj zabrzmiało. Dobra. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trud biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni, gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. Ja myślę, że 200 zwroteczki starczą dla takiego klimatu. Tak jest, tak pięknie. Jest. Tutaj, pięknie. Głosy tutaj głosy mówią, że piękny, piękny, piękny śpiew. Piękny śpiew. Tutaj koleżanka, koleżanka Dorka, zakochać się można przez ten śpiew. O cholercia. Zawstydzacie mnie. Ja zawsze się zawstydzam, powiem ci, na takie wiadomości. Jak ludzie gdzieś tam piszą właśnie, że jest tak mega fajnie, ale tak już wiesz, tak naprawdę dosadnie i właśnie, że zakochać i tak dalej, to ja jestem taki zawsze zarumieniony i palę takiego frana i buraka. Jeśli macie pytania do Rafała, to śmiało. Ten czas dla was jest. Jeśli Rafał chce śpiewać jeszcze, to... Jak chcecie, to mam jeszcze jakiś jeden kawałeczek, mogę tam dać z takich popularnych koleg, które gdzieś tam pamiętam sobie. No to proszę bardzo, Rafał. No to proszę bardzo, Rafał. Na zakończenie. Tak, dobra. To wiecamy. Już wiesz co to? Tak. Dobra, no to wjeżdżamy. Dobra, wjeżdżamy. I teraz tak. Przywieźli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. A chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrzonej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No to jest taka bardziej skoczna nuteczka. Dokładnie. Przed dokładnie. Państwem Rafał Pietrzak, Świąteczny Wieczór z Gwiazdami, kanał przeambitni.pl. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Rafał. Ci bardzo, Rafał. Od całej ekipy, ekipy przeambitni chcielibyśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia, aby w przyszłym roku pojawiła się nowa miłość. Nowa miłość. I żebyś śpiewał jej. Śpiewał jej. I czego sobie zabrakniesz. Dużo, dużo prezentów. Dużo prezentów. Dziękuję Ci ślicznie. Tobie również, żeby Mikołaj był dla Ciebie miły, żeby Cię nie wykorzystywał w te święta bardzo, jak będziecie wozić te prezenty i tak dalej. Żebyś dzięki, wrócił dzięki. Na Wigilię też do swojej elfowej rodziny. Także fajnie, fajnie. Cieszę się i dziękuję bardzo mi miło. Dziękuję za życzonka. Składam również życzonka Wam, kochani.
Także dla was też, żeby pod choinką było dużo prezentów, mimo że już jesteście starsi pewnie troszkę. No i co? No i co? I żebyście byli zdrowi i żeby ten klimacik w tej Wigilii, mimo pandemii i tych obostrzeń, tego wszystkiego dopisał, żeby było cudownie i miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dziękuję ci ślicznie. Do zobaczenia. Pa, cześć. Do zobaczenia. Hej, cześć.